Dobry wieczór, witam w kurniku Kazika, a ściślej mówiąc w inkubatorze Kazika. Dzisiaj jest środa, godzina 23, a więc dokładnie za godzinę minie 21 doba od rozpoczęcia inkubacji moich jaj. Ja tutaj co chwilę zaglądam, mówiąc szczerze, jestem dość mocno podekscytowany tą całą sytuacją, ponieważ jest to moja pierwsza inkubacja w tym inkubatorze i pierwsza inkubacja jaj w ogóle. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak to będzie przebiegało. Co chwilę tutaj zaglądam. Z niektórych jajek dobiega już jakiś dźwięk, jakieś piszczenie. Raczej nie wszystkie jaja się wyklują, ale w niektórych można już zaobserwować ruch. I ja ten ruch postaram się teraz szybko pokazać, tak aby nie wychładzać za bardzo inkubatora. Tam już powinno być widać pisklaczka. O. Tutaj się rusza, ale jeszcze troszeczkę mu zostało do przebicia się. Dobra, zamykam. Jeśli nie będę mógł w nocy spać, to jeszcze tutaj przyjdę i zobaczę, co się dzieje. No, witam ponownie. Tym razem dzień dobry. Jest godzina 5 i Kaziu po dość słabo przespanej nocy idzie zobaczyć, co z jajkami. No dobrze, moi drodzy, za mną długa noc, nieprzespana noc, boli mnie głowa. Wieczorem zrobiłem jeszcze taki klujnik, ponieważ stwierdziłem, że to bez sensu, aby pisklęta wykluwały się w inkubatorze razem z innymi jajami, które są na zupełnie innym etapie rozwoju, bo przecież wilgotność musiałem podnieść na 70%, więc zbudowałem taki klujnik. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Co prawda aparatura jest na razie tutaj, nazwijmy to prowizorycznie zrobiona, ale wszystko działa, grzeje. Pisklęta się wykluwają, te, które wykluły się niedawno, odpoczywają sobie tutaj. Tam już widzę, że następne jajo zaczyna pękać. Natomiast cztery pisklaki, które już spędziły całą noc w klujniku, są tutaj, biegają. Pokażę je z bliska, tak wyglądają. Są świetne.
mają tutaj duży wybieg. Także z bólem głowy, ale zadowolony, kończę ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Gosię, córkę mojego kumpla, z którym czasami dajemy w gazik. I co? Pomału kończę ten odcinek. Na pewno będę jeszcze pokazywał pisklęta, jak rosną, jak jedzą, jak biegają i przede wszystkim jak wyglądają. Bo tutaj wykluł się jeden odmieniec. Jest zupełnie inny, ma czarne łapki, czarny dziobek. Jest nieco mniejszy, wydaje się, że ma dłuższą sierść od innych. Jest trochę słaby. Niestety musiałem mu troszeczkę pomóc w wykluciu się. Ale podejrzewam, że jego ojcem jest kogut Silka. Joanna. No nic, kończę ten odcinek. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. I widzimy się w kolejnym odcinku.